Słuchajcie, jest mroźnie, ale piękna słoneczna pogoda, więc wykorzystałem okazję i oproszę. Żeby nikt nie mówił, poszedłem na rolki. Ostatni miesiąc prawie, że nie jeździłem, bo stale padało. To teraz wykorzystałem. Mam nadzieję, że tego filmiku nie będzie oglądał mój syn, bo mi da po uszach za to, że jechałem bez kasku. Ale to nie moja wina, przynajmniej nie całkowicie moja wina, bo zacząłem szukać kasku w aucie i nie mam kasku. I zastanawiałem się dobrą godzinę, co ja z tym kaskiem mogłem zrobić. Nie wymyśliłem tego, co mogłem z tym kaskiem zrobić, bo za każdym razem gdzieś jechałem, jak byłem w trasie, jeździłem na rolkach, no to szedłem z plecakiem, w plecaku miałem zawsze kask. Wkładałem do plecaka buty, ubierałem rolki, wyciągałem kask, zakładałem na głowę. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co się mogło stać. W każdym razie kasku nie ma, przeszukałem całe auto. No i myślę, że dobrze przeszukałem, bo to przecież w końcu kask nie jest igła, nie? No, ale powiedziałem sobie, dobrze Mareczku, nie będzie świrował. Będzie sobie jeździł ostrożnie, ale troszkę odświeży swoje umiejętności. A po drugie, słuchajcie, no naprawdę pogoda się zrobiła rewelacyjna. Troszeczkę mrozu, ale pogoda się zrobiła rewelacyjna, więc muszę to wykorzystać. Zjechałem do kraju 21, no chyba tak, 21 listopada. Wyjeżdżam w trasę dopiero 5 grudnia. Wyjeżdżam tym razem znowu na 4 miesiące, no bo tak szczerze powiedziawszy, co mam robić w kraju? Siedzieć przed telewizorem i oglądać i oglądać cyrk na wiejskiej bez sensu. Słuchajcie, naprawdę wracając do tych rolek, naprawdę was zachęcam i to wcale nie jest prawda, że na rolkach mogą jeździć tylko młodzi, starzy też mogą jeździć. Może ta nauka idzie troszeczkę bardziej opornie, ale naprawdę można i myślę, że w przyszłym roku na pewno spróbuję wystartować, jeżeli nie w oficjalnych zawodach, to przynajmniej w zawodach zorganizowanych przez samego siebie, tak żeby w tym przyszłym roku pokonać maraton. Bo w zasadzie półmaraton to ja mam już pokonany, oczywiście bez szaleń, bez żadnych wydziwiań na czas. Pokonałem to w tempie w miarę wolnym, ale pokonałem. Nie chciałem patrzeć w internecie, ani nie pytać syna, bo on wie przecież, jakie są czasy, powiedzmy sobie, takich no, ludzi niezaawansowanych w takim półmaratonie czy w maratonie. Ale pytam się, nie będę się pytał, bo po co mam wpadać w kompleksy, że na przykład ktoś tam przejeżdża, nie wiem, w 20 minut czy w pół godziny, a ja na przykład jadę to godzinę, prawda? To po co się mam stresować? Ale ten sajcie jest naprawdę fajnie. Idę dalej sobie jeszcze pojeździć, a potem, słuchajcie, nie uwierzycie. Potem idę na godzinę 16, idę do komory tlenowej. Na półtorej godziny będę wdychał podobno czyste powietrze. Nie jestem pewny, czy ono mi nie zaszkodzi. Ale muszę iść, bo to mój syn, słuchajcie, mój syn powiedział, że ja muszę koniecznie dożyć przynajmniej do 80, czyli jeszcze te 9 lat, żeby zobaczyć, jak ta jego fundacja sportowa Roll Heroes się rozwija, a rozwija się zupełnie dobrze. Słuchajcie, jak na faceta, który porwał się, jak to mówią, z motyką na słońce, czyli poza tym, że wiedział, co chce, poza tym, że zna się na tym, no ma w końcu papiery instruktora, no i poza tym, że
ma wolę walki. No, były Kanadyjkarz, wprawdzie odszedł z Kanadyjek jeszcze w okresie, gdy był juniorem, no ale jednak sport, słuchajcie, sport, a on go uprawiał ładnych parę lat, sport powoduje, że człowiek ma w sobie tą wolę walki. No i słuchajcie, dlaczego powiedziałem, że porwał się z motyką na słońce? No bo oczywiście porwał się bez jakiegoś większego kapitału. No i ta jego fundacja i ta jego szkoła trwa już trzeci rok, czy albo się zbliża do tego trzeciego roku, a to już jest duży sukces, bo z reguły ekonomiści mówią, że jeżeli jakiś projekt przetrwa pierwsze 3 lata, tak jak w małżeństwie, to potem już jest łatwiej. Więc mam nadzieję, że fundacja Roll Heroes we wrześniu będzie się rozwijała w dobrym kierunku. Gdyby ktoś był z wrześni, to oczywiście zapraszam do nauki czy do poprawiania swoich osiągów w szkole Roll Heroes. Myślę, że jakbyście powiedzieli Damianowi, że jesteście na przykład busiarzem, to oczywiście Damian pewnie wam da jakiś rabat ze względu sentymentów do ojca. Dobra, słuchajcie, wszystkiego najlepszego, serdecznie was pozdrawiam. Do zobaczenia w trasie. Święta spędzam w trasie, więc mam nadzieję, że jakiś sympatyczny busiarz, a może kilku busiarzy się ze mną spichną, czy tam na Wigilię, czy na Sylwestra, i pokażemy, że busiarze też potrafią się fajnie bawić. Hejka, cześć!